Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, myślę, że każdy z nas zastanawia się, jak to jest, że arcymistrzowie szachowi lub inni świetni szachiści grają w szachy na początku bardzo szybko. To wynika z tego, że znają teorię debiutów. Tutaj bym chciał przejść do takiej znanej partii, która była rozgrywana w XVII wieku przez Greco. Bardzo słynna partia w partii włoskiej. Szczególnie jest skierowana do osób początkujących, dlatego aby zrozumieć właśnie troszeczkę partię włoską i zrozumieć przede wszystkim takie podstawowe posunięcia, które zagrywamy na początku gry, i postaram się Wam wytłumaczyć, o co w tym tak naprawdę chodzi. W kolejnych posunięciach postaram się wytłumaczyć, po co ten ruch, po co ten ruch i tak dalej. Może przejdźmy od razu do rzeczy, moi drodzy. Na podstawie analizy partii możemy uczyć się debiutów szachowych. Ja zawsze z tego korzystałem, serdecznie polecam iść tą drogą, gdyż tylko analizą partii możemy bardziej wtajemniczyć się w debiut, nie tylko suchymi wariantami, czyli podstawowymi ruchami, jakie się wykonuje. Przede wszystkim analiza jest bardzo potrzebna. E4, tym ruchem się tutaj rozpoczęła partia i po posunięciu E5 powoli przechodzimy do partii włoskiej. Skoczek idzie na F3, zauważcie, atakujemy sobie pionka na E5 i skoczek zagrywa na C6. W tym wypadku goniec wychodzi sobie na C4, bardzo aktywne posunięcie i po gońcu na C5 również aktywnym ruchu. W tym momencie właśnie to powstaje nam partia włoska. Moi drodzy widzowie, oczywiście zdaję sobie sprawę, że może być to nieco trudne dla niektórych, lecz postarajmy się podnieść troszeczkę poprzeczkę w analizie naszej partii. Przede wszystkim tutaj bardzo ważną informacją jest to, że białe mogą zrobić bardzo szybko roszadę i kończyć rozwój. To jest niezwykle istotne, jeżeli chcemy dobrze grać w szachy, czyli pamiętać o tym, żeby kończyć rozwój figur, zabezpieczać króla poprzez zrobienie roszady i próbować atakować w centrum. W partii właśnie tutaj Greco zagrał posunięcie C3. Ten ruch, no właśnie, jest dobrym zagraniem, jak najbardziej logicznym. Zauważcie, że białe już chcą przejąć inicjatywę w centrum, grając przede wszystkim pionkiem na D4 i przechwytując to centrum. Sprawa jest prosta. Zauważcie, że tutaj pionek broni tego centrum jednokrotnie, skoczek drugi raz tego centrum broni i jeszcze hetman na końcu broni to po raz trzeci, a tutaj trzy razy też jest to bronione. Przede wszystkim trzeba robić sobie taką kalkulację, bo zobaczcie. Wyobraźmy sobie, pionek idzie do przodu, pionek bije, jeżeli bije goniec, bije skoczek, na końcu zbija hetman. Na początku wydaje się to może troszeczkę trudne, ale w ten sposób uczymy się liczenia wariantu i przyzwyczajamy nasz mózg do tego właśnie wysiłku umysłowego, który później jest względnie prosty, jak już troszeczkę nabierzemy doświadczenia. Moi drodzy, skoczek w tej partii zagrał na F6 i białe właśnie konsekwentnie tutaj zagrały D4. Warto zauważyć, że skoczek atakuje pionka i ma ochotę zbić go bez żadnych konsekwencji, czyli za darmo. Lecz ważniejsze posunięcie to jest D4, które od razu atakuje figurę i czarnym powinna się zapalić tutaj lampka, że nie możemy zbić pionka na E4, bo stracimy gońca przede wszystkim. Tutaj czarne w tej partii wybiły pionka na D4, rzecz jasna, zgodnie z planem białych i białe wybijają na D4 pionka. Oczywiście nie można z żadną z figur zbić na D4, więc goniec z tempem zagrywa na B4. Zobaczcie, dajemy szacha. W tym momencie białe oczywiście nie mogą obronić pionka, idąc z królem, powiedzmy, do przodu. Absolutnie nie polecam poruszanie się królem do przodu, tylko próbą zrobienia roszady przede wszystkim. Teraz tak. Greco tutaj zagrał skoczkiem na C3. I teraz pytanie jest takie, czy czarne mogą zbić pionka na E4? Przecież skoczek obronił. Ale pamiętajmy, że tu jest związanie. No właśnie, więc skoczek absolutnie może zbić na E4 i to jest jak najbardziej dobre posunięcie. Partia włoska trochę tutaj, powiedzmy w ten sposób, jest taka mocno agresywna, bo jeżeli białe w tym momencie oddają pionka w debiucie, to znaczy, że będą chciały w zamian uzyskać jakąś rekompensatę. Tą rekompensatą na pewno będzie rozwój figur i próba zaatakowania czarnego króla.
No, oczywiście, jednego pionka już straciliśmy białymi, więc pytanie, co robić dalej? Czy panikujemy i staramy się jakoś tutaj zagrać gońcem, powiedzmy, na D2 i bronić skoczka? Nie wyglądałoby to zbyt dobrze, gdyż jak iść na całość, moi drodzy, to już iść na całość. Roszada. Ten ruch został wykonany i to jest niezły ruch agresywny. No, brzmi trochę, troszeczkę dziwnie, lecz agresywny z tego względu, że za chwilę ma tutaj wieża opcję zagrania na E1 i czarne muszą bardzo uważać. Zauważmy, co było dalej w partii. W partii skoczek zbił pionkę na C3. Oczywiście wybić tutaj trzeba i goniec pokusił się o zbicie na C3. Moi drodzy, w tym wypadku czarne mają dwa pionki więcej. I jest to spora przewaga w debiucie, już po 9 posunięciach, lecz białe poszły na tę pozycję bardzo świadomie. No i teraz w tym wypadku, jeżeli białe faktycznie nie zagrają jakiejś super opcji, no to może być bardzo trudno odrobić straty, jeśli chodzi o te pionki. Współcześnie w tej sytuacji bardzo dobrym ruchem jest ruch goniec A3, żeby odciąć tu przede wszystkim króla. I już właśnie na podstawie tej partii możemy sobie stwierdzić i przeanalizować i znaleźć dobre posunięcie. No troszeczkę na pewno wspomagają nas silniki szachowe, co jest jednoznacznym przekleństwem, ale też i błogosławieństwem, gdyż jak ktoś mądrze używa silnika do treningów, to jak najbardziej jest to super sprawa. Polecam serdecznie, ale nie ufajmy ślepo silnikom, moi drodzy, tylko bardziej ufajmy swoim tutaj analizom i założeniom, gdyż pamiętajmy, że to ludzie grają w szachy ze sobą, a nie człowiek kontra silnik. Oczywiście w tym wypadku goniec A3 byłoby jak najbardziej dobrym ruchem, ale białe w tamtym czasie, no właśnie, nie było silników, rzecz jasna, w XVII wieku i Greco zagrał hetmanem na B3. Zobaczcie, szaleństwo na szachownicy się dzieje, gdyż tutaj jest wieża do wzięcia za darmo, na co się właśnie czarne zdecydowały. W tym wypadku, jeżeli król by miał bezpieczeństwo w postaci roszady i wyprowadzone wszystkie figury, może powiedzmy gońca jeszcze, to przewaga dwóch pionków i wieży w zasadzie gwarantuje zwycięstwo bezapelacyjnie. Lecz białe poszły znowu na to świadomie, gdyż hetman i goniec tutaj mają piękne działo w postaci ataku na F7. Tak też się oczywiście dzieje, to trzeba wykonać bez dwóch zdań, atakując tego króla. No i król oczywiście zagrywa na H8. Jeżeli król na przykład by zagrał na E7, no to tutaj jeszcze jest do pomocy wieża na jeden przypadkowo tak się składa, że jest wieża, powiedzmy, jest przygotowana do ataku na króla, lecz nawet goniec na G5 z szachem powodowałby, że tutaj bierzemy hetmana lub za chwilę dajemy mata. No powiedzmy, jeżeli król E7 jest szach, król na D6, no to tutaj istnieje bardzo ładny mat na D5. Właśnie dzięki takim analizom, moi drodzy, jesteśmy w stanie uczyć się liczenia wariantów. Po król F8 czarne tutaj, przepraszam najmocniej, białe zagrały goniec G5. No właśnie, i zauważmy dominację białych figur. Te figury ze sobą współpracują. Straciły tutaj, przypominam, białe wieże i dwa pionki, lecz to głównym celem jest zaatakowanie króla. Więc atak jest tutaj na pewno bardzo mocny. I goniec zagrywa na G5, chce zbić hetmana. Jeżeli udałoby się białym zbić hetmana, no to wszystkie straty materialne znikają absolutnie, a atak na króla czarnego zostaje. Skoczek rzecz jasna zasłonił tutaj hetmana. I moi drodzy, w partii tutaj można by było na przykład wieżą odrobić trochę strat materialnych z dalszym naciskiem i to byłoby jak najbardziej normalne i dobre, lecz Greco popisuje się naprawdę nieprawdopodobnym posunięciem w tym momencie. I to jest troszeczkę trudniejszy ruch, który powiedzmy daje ogromną również przewagę, ale dla osób myślę, że początkujących może być to trudne zadanie, lecz należy próbować przebijać ten sufit, moi drodzy, szachowy i starać się grać ruchy jeszcze mocniejsze. Skoczek E5. Zauważmy, co tu się w ogóle dzieje. Po co ten skoczek i dlaczego? Przecież on nie wchodzi na pole G6, ani nie może zbić pionka. Jedynie co, to powiedzmy broni tutaj na F7 gońca, powiedzmy w ten sposób, ale zauważcie, że tutaj goniec zbija pionka i tak też się dzieje. Ale jaki był cel tego skoczka? Zobaczcie, że skoczek jest teraz atakowany, ale dzięki temu, że skoczek poszedł właśnie do centrum, zwolnił poniekąd pole tutaj dla hetmana na polu F3.
i hetman dalej jest w stanie atakować. Tylko że w tym momencie to nie nastąpiło. Tutaj dokładnie by trzeba było przeliczyć, ale ten ruch również wygrywa, tak by the way, na marginesie można powiedzieć. Moi drodzy, Greco zagrywa tutaj najlepszy ruch, współcześnie też oceniany przez silniki, co jest nieprawdopodobnym wydarzeniem, gdyż jest to ruch goniec G6. No właśnie, goniec G6, dlaczego tutaj? Przecież grozi bicie, ale jak grozi bicie, to jest piękny mat na F7, a jak tu grozi bicie, to znowu jest piękny mat na F7, moi drodzy. Więc te figury są kompletnie nietykalne, więc jak tutaj zagrać? Przede wszystkim czarne grają D5, żeby przerwać komunikację mata na F7. Wydaje się to dosyć logiczne. No i tutaj hetman właśnie zagrywa na F3. I teraz widzimy głęboki sens posunięcia gońcem na G6. Z tego względu, że te figury czarnych mogą współpracować w obronie i goniec zagrał na F5. Jeżeli nie mielibyśmy tego gońca na G6, no to byłoby dosyć ciężko tutaj, moi drodzy, dobrać się do króla w tym momencie. Lecz goniec G6 właśnie jest po to, żeby tutaj zbić tego obrońcę. No i w partii, moi drodzy, goniec wybił skoczka na E5. No, ogromna przewaga czarnych, jeśli chodzi o materiał. Zauważcie, wieża więcej i trzy pionki. Ogromna, ogromna przewaga. Lecz białe tutaj już partie praktycznie wygrywają. Goniec zagrał na E6 i dajemy tutaj szacha hetmanowi. Hetmanowi, chciałoby się. Królowi oczywiście, moi drodzy. Przepraszam za pomyłkę. Tutaj goniec zagrywa na F6. Jeszcze jest ostatnia deska ratunku, lecz nie do końca. Goniec zbije na F6. No i generalnie tutaj można by było próbować grać hetman D6 na przykład, ale po odejściu gońcem, ja to może przestawię. Tutaj zobaczcie, mamy szacha. To zbijamy w następnym ruchu hetmana i przewaga materialna ogromna robi się po stronie białych. Lecz w partii zobaczmy, jak poszło oryginalnie. Tutaj poszło bicie na F6. Hetman wybił na F6. Król na E8 i piękny mat hetmanem na F7. Moi drodzy, ta partia to jest taki klasyk, który warto znać. Osoby, które zaczynają swoją przygodę z partią włoską i w ogóle z szachami, myślę, że tę partię powinny mniej więcej znać i orientować się, jakie tutaj niuanse czyhają w tej pozycji. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków. Hej!